Siemanko, to co teraz usłyszycie, to jest moja historia. Szczerze, to wszystko przeżyłem na sobie i mam nadzieję, że na podstawie moich doświadczeń wyciągniecie wnioski, że życie wcale nie jest takie proste, jak wam się wydaje. W styczniu myślałem, że jestem tak zakochany, że będę na zawsze. Planowałem życie do przodu, bo się zbliżyliśmy i było nam fajnie. Pojechałem pociągiem na Wrocław, później poleciałem na Walię. Na miejscu czekała kwatera, którą sprzątałem, bo jebała strasznie. Kupiłem pościel i poduszkę, na poszewkę nie traciłem siana. Musiałem poskładać łóżko do kupy, bo w nocy spadałem z niego i był dramat. Ale Mati się nigdy nie podda, nawijałem już o tym w piosenkach. Powiedziałem, że to moja droga i trzeba powolutku marzenia spełniać. W lutym nadal szukałem pracy, odmulała mnie każda agencja. W końcu GH zadzwonił i mówił, że w Panasoniku mają wolne miejsca. Mówiłem spotkanie i cisza. Dopiero 2 tygodnie później podpisałem umowę o pracę, a kasa kończyła się, to było smutne. Rzucili mnie na spoko dział, szczerze nie mogło być lepiej na pewno. W środku rozpierała chyba mnie duma, że w końcu ktoś mnie potraktował na serio. Planowałem spotkanie z kobietą, nigdy mi nie było tak tęskno. I chyba to myślenie o niej sprawiło, że serio poczułem się lekko. Zacząłem chodzić na siłkę, powoli zbliżał się marzec. Myślałem, że przeniosę góry, myślałem, że ze wszystkim sobie poradzę. Dostawałem spoko wypłatę, co miesiąc miałem na czynsz. Do czasu aż nagle wysyłki przestały wylatywać z Chin. W międzyczasie robiłem Ubera, by zarabiać podwójne siano na mieście. Mój ziomek wrócił do Polski, zostawił mi pokój i w końcu miałem duże miejsce. Tylko że straciłem pracę, nadeszła redukcja etatów. A na dworze świeciło słońce, a w głowie mi grało paluch bez strachu. W marcu nadeszła korona i lockdown, zamknęli wszystkie restauracje. Sobie pojeździłem Uberem, jeździłem tylko rowerem i marzłem. Czułem się jak człowiek widmo, ale Mati się szybko nie podda. Od razu poszedłem do pracy, jak dostałem info, że jest na sortowniach. I w sumie zakumaj te fazy, że pracę zaczynałem 24 i musiałem latać rowerem 10 km, bo nie miałem auta. W dodatku droga nielegalna, bo przez autostradę M4. I to, że nie miałem wypadku, z jakiegoś powodu teraz mnie cieszy. Po DHL-u trafiłem na fabrykę chleba, nazwy nawet nie powtarzam. Oczywiście straciłem tę pracę, bo Polacy uznali, że się im stawiam. Kolejne tygodnie leciały, witamy Memory Lane. W międzyczasie latałem do Dreamsa, maksymalnie na jeden dzień. W międzyczasie były rozładunki, maksymalnie na jeden dzień. I w jebanej fabryce ciastej w końcu zacząłem zarabiać ten cash. Ale miłość nie mogła poczekać, zakochany zatraciłem sens. Dlatego, że w czerwcu miałem najbardziej świadomy sen. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bardzo długo po tym cierpiałem. Kobiety chciały mnie na chwilę do łóżka, a ja wtedy kobiet nie chciałem. Zacząłem jarać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej się izolowałem. Nie rozumiałem decyzji, żeby zapomnieć ten koszmar, medytowałem. W tym samym czasie napisałem płytę, którą mieliśmy wydać na Hidden. Nagrałem ją w sumie 2 razy, szkoda, że moich wokali nie widzę. Do kraju wróciłem w lipcu, odwiedziłem nowy kontynent. Zmęczony w Polsce, nie miałem transportu i hajsu, a chciałem nagrywać muzykę. Udało się załatwić morze, Kuba wtedy stawał na głowie. Nie mów mi bracie, że nie doceniłem, bo dorobek życia zabrałem nad morze. Nosiłem te ciężkie walizki, chciałem mocne treningi i cipki. Ale znów poróżniły konflikty, za długo zbierałem swe myśli. Zostawiłem ważnych mi ludzi nad morzem, bo jechałem do przyjaciela. Mieliśmy nagrywać płytę, a po 4 dniach pojechaliśmy w melanż. I znowu rozwaliłeś siano, spinając się, że biorę w żabce śniadanie. I wtedy już nie rozumiałem, czy robimy ruchy i tobie zależy, czy nie. W tej relacji nie było logiki. Były blanty, browary i wódka. Były fajne freestyle nad morzem, ale plany nie trwały do jutra. Zostawiłem ci hidden dla ciebie. Z tobą nie było dyskusji, nie rozumiałeś, że to nie są twoje zasięgi, to były zasięgi wytwórni. Kiedy wychodził obcy przyjaciel, to naprawdę dla mnie byłeś obcy. Jak nie miałem pieniędzy na życie, kombinowałem, by mieć trochę forsy. Zapamiętaj, o czym ci mówiłem, przypomnij sobie argumenty. Przecież mieliśmy zainwestować w nasz rozwój 15 000. Jutro znowu pójdę do pracy, w autobusie włączę tę piosenkę. Przypomnę sobie, że dalej mam plany na siebie i że doświadczenie jest piękne. Pomyślę, jak pomnożyć pensję, a później zwyczajnie to zrobię. Chyba że w końcu nowe piosenki osiągną miliony i pokryją się złotem. We wrześniu rzuciłem palenie, uszkadzało mi szare komórki. Wyjebane mam w blanty i w bongo i w topy wkładane do spalonej lówki. Zacząłem nagrywać numery dla siebie, myślałem, że może to pięknie. W międzyczasie usuwałeś moje numery i kurwa maś, to było przykre. W międzyczasie odpierdalo Florek, w międzyczasie odpierdalo Pago. W międzyczasie agresja w rodzinie, w międzyczasie upadek na całość. W oczach matki mianowany ćpunem, a jej facet się rzuca z pięściami. Powtarzam słowa, dawaj go we dwóch, z synem się ładnie dobrali. Yo, może nigdy nie miałem ojca, ale jedno wiem, że nigdy nie reaguje się agresją na czyjeś, nie, może decyzje, może złe zachowanie. A za co wy odjebaliście przeszło ludzkie granice? I nie wybaczę tego. Nigdy w życiu. Nie chcę już znać.